Panie trenerze, no już trochę kontuzji, dwie mocne porażki, czyli taki moment dobry, na, żeby zespół pokazał jakiś charakter, tak? No po pierwsze to akurat no, to, no, trudno, żebyśmy zdajemy sobie sprawę z siły tych innych zespołów i nie można też tak tego odbierać, że myśmy grali te mecze słabo, bo akurat no, Zabrzu to tego meczu nie komentuje w ogóle, bo to zalicza się do porażki i koniec, to jest coś innego. A jeżeli chodzi o Legię, no, to momenty były, że była za dobra Legia dla nas i popełniliśmy za dużo błędów w defensywie, dlatego tutaj musimy znaleźć rozwiązanie, żeby zacząć grać do zera. I na pewno cały ten tydzień poświęciliśmy na to, żeby właśnie grę defensywną poprawić, ale to też nie jest tak, że nikt nie jest pałeczką dotknie i zmieni, dlatego nie da się pewnych elementów z dnia na dzień zmienić, dlatego staramy się najlepiej pracować jak potrafimy i żeby się to przełożyło na mecz. I już właśnie zmiany zrobione w czasie meczu z Legią pokazały, że ten problem jest w defensywie, że jesteś niezadowolony. Czy jest tylu zawodników właśnie w zespole, żeby to można było, nawet nie od razu, ale poprzez pracę, poprzez rywalizację wykrystalizować tę defensywę, żeby ona rzeczywiście grała troszkę sprawniej? No wiemy, że błędy będą, bo nie ma co ukrywać, popełniamy tych błędów dużo, ale zweryfikowało nas dwa najlepsze zespoły na dzisiaj, także jak my popatrzymy na nasze spotkanie, to rozegraliśmy z Legią, z Górnikiem, który są dzisiaj u góry w tabeli, z Lechią, która jest nową siłą, ma być. I te spotkania mamy punkty, mamy na pewno jeszcze chcieliśmy zdecydowanie więcej tych punktów, bo liczyliśmy na to, że coś urobimy w Zabrzu, że coś tutaj uczkniemy Legii, ale było dla nas to bardzo trudne i ci zawodnicy muszą się rozwijać, no oni muszą przyjąć słowa krytyki, oni muszą też wiedzieć, że po prostu nie można popełnić takich błędów, ale ich się nie da z dnia na dzień wyeliminować, dlatego to są drogi dwie. No. I albo kupcy z zachodu to jak kupują piłkarzy i zmieniają od razu i się nie zastanawiają, albo my musimy szkolić i liczyć na to, że oni będą popełniać ode mnie. No albo też dwie drogi takie, że ci sami grają ciągle i uczą się na własnych błędach, albo wymieniamy tego brakuje zespołu. Można też, ale no, gdzieś tam po jednym błędzie jeszcze nikogo nie odstawiliśmy. No, dlatego ci zawodnicy też wiedzą, że jakiś jeden błąd nie powoduje, no, ale jeżeli już jest skumulowany tych błędów trochę, no to jednak jakieś zmiany zrobić musimy. Mecz ze Śląskiem może być takim, to akurat na tę część sezonu, powiedzmy, gdzie pasujecie bardziej. Zwycięstwo da Wam przewagę nad Śląskiem 3 punktów i znowu pewnie miejsce w ósemce. Niezwycięstwo, inny wynik sprawi, że troszkę zostaniecie na dłużej pewnie na dole. To jest po pierwsze to merytorycznie, jak każdy oceni, to zobaczymy. Gdzieś tam te oceny zawodników, kto gdzie kupował albo kto brał jakichś zawodników, no to my wiemy, tak? To my zdajemy sobie sprawę, jaki my mamy potencjał zespołu, że nas nie stać na wielkie transfery, że dlatego tyle młodzieży jest u nas, dlatego tak trenujemy i nie jesteśmy w stanie nagle kupić 5 nowych graczy, dlatego musimy systematycznie z tymi pracować. Zawodnicy, którzy do nas przyszli, no to przyszli czy z Legionowych z drugiej ligi, czy z Widzewa, którzy spadli, czy z Floty, to ci zawodnicy też potrzebują czasu na to, żeby się ograć i ja po tych pierwszych 3 meczach tonowałem to i dalej tonuję, bo na pewno no, te mecze pokazały, że mamy potencjał, trzeba być zadowolony z wielu fragmentów gry, jeżeli chodzi o mecz z Legią, bo naprawdę momenty mieliśmy bardzo dobre wyprowadzanie kontrataku, nie potrafiliśmy tej piłki dograć. I ten wynik, i ten odbiór tego meczu jest pod pryzmatem wyniku taki, a wynik na pewno był zdecydowanie gorszy niż ja. No właśnie, czego spodziewać się po Śląsku, po meczu ze Śląskiem? Rywal teoretycznie przynajmniej słabszy niż ci dwa ostatnio. No tak, teoretycznie zdajemy sobie sprawę, ostatnio tutaj 3-0 wygrali, także mamy jakieś coś do zrewanżowania się. Wiem też po prostu, że w tym spotkaniu różne się to mogło odwrócić, bo był ewidentny rzut karny dla nas przy stanie 0-0. Była też sytuacja z Quintaną, gdzie na 1-0 bramka była też różnie, no to my w każdym meczu możemy takie historie opowiadać, my nie robimy tego, skupiamy się na swojej pracy i to musimy wyeliminować grę z tyłu i w dwóch meczach nie zdobyliśmy bramki, też musimy zdobyć jakąś bramkę. Dziękuję. Proszę bardzo.